Można powiedzieć, że wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. Na pewno Radom będzie bardzo ryzykować, zostawi całe serce na boisku. Każdemu z nas są potrzebne punkty. Gdzieś tam weszliśmy w ten mecz, myślę, że za luźno. Gdzieś było bardzo nerwowo na samym początku i myślę, że to osłabiło naszą gdzieś tam pewność siebie do końca tego meczu. Mecz zakończony 3-1, 3 punkty zostają, całe szczęście nie dopuściliśmy do tego tiebreaka, zachowaliśmy zimną krew w tej dość nerwowej końcówce, także pozytywnie do przodu. Tak, tak, dokładnie. Często tak się zdarza, że po bardzo dobrym meczu, w jakim zagraliśmy przeciwko Skrze Bełchatów, ta koncentracja trochę ucieka i w tym meczu tego brakowało, ale czuliśmy od początku, że Radom naciska na nas, czy to na bloku, czy w obronie. Naprawdę fajnie dzisiaj zagrali, ale cieszymy się z tego i najważniejsze, że 3 punkty mamy. Czy najlepszy? Nie wiem. Ciężko tak ocenić, na pewno w czwartym secie. Fajnie, że wróciliśmy po tych dwóch przegranych. Udało się drużynie wrócić. Chłopaki zaczęli grać bardzo dobrze. Cały czas bardzo pewni siebie, co nie jest łatwe. Nie było to łatwe, a zagrali naprawdę bardzo pewni, będąc pewni siebie. Szkoda niewykorzystanych szans. Na pewno mieliśmy jakieś szanse w tym czwartym secie. Troszkę chcieliśmy chyba za bardzo, ale też nie ma co się dziwić. Bardzo chłopcy chcieli wygrać ten mecz. Chcemy grać jak najlepiej w każdym meczu. Na pewno w każdym meczu będziemy wychodzić i walczyć o zwycięstwo. O to, żeby dobrze grać w siatkówkę. Dzisiaj w pierwszym secie graliśmy bardzo dobrze, w czwartym graliśmy bardzo dobrze. W trzecim i w drugim to tak różnie było. I troszkę takie przestoje, zwłaszcza w trzecim. Bardzo nasza jakość upadła grania. I to był problem. Cieszy to, że drużyna zareagowała i w czwartym secie wróciła do dobrej jakościowej gry. Dalej niestety bez zwycięstwa domowego. To chyba boli, prawda? Jako trener tej drużyny staram się o tym nie pompować tego balonu w tą stronę, że ani u siebie nie wygraliśmy. Musimy wejść i grać dobrą siatkówkę, gdzie nie gramy. Jak pan sam powiedział, dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie, nie udało się, zagraliśmy z bardzo, bardzo dobrą drużyną, która tą pewnością siebie, która zdobyła w pierwszej części sezonu, przez 2/3 sezonu, tak naprawdę wygrała tego 4. seta, byli bardzo pewni w tym, co robili. Nam trochę zabrakło, zimnej krwi nie powiedziałbym. Może troszkę ryzyka więcej podjętego w niektórych sytuacjach, ale też nie mogę mieć o to pretensji do zawodników. Naprawdę grali bardzo, bardzo dobrze momentami i tą końcówkę wytrzymali fajnie presję. Szkoda, że się nie udało wygrać.